Jak już był ten scenariusz i dostaliśmy propozycję współpracy, to mówili, no dobrze, wszystko jest pięknie, ale gdzie tu Polska? I powiedzieliśmy bardzo wyraźnie, zresztą we współpracy z Telewizją Polską, że tak, bardzo ciekawe, ale musimy zbudować cały polski kontekst, ponieważ w oczach Brytyjczyków pierwsza wojna światowa toczyła się tylko na zachodnim froncie, więc po pierwsze powiedzieliśmy, musimy chociaż na chwilę zajrzeć na wschodni front. I Tony Jordan z ciekawością wysłuchał w ogóle opowieści o bitwie pod Gorlicami. To była druga największa bitwa w czasie pierwszej wojny światowej i rzeczywiście wysłał jednego z bohaterów na tę bitwę. I w ten sposób, chociaż w jakiś sposób zaznaczyliśmy jakoś, chociaż trochę zaznaczyliśmy istnienie tego wschodniego frontu. A później mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy, żeby ta specyfika odbioru pierwszej wojny światowej dla Polaków była zaznaczona. To było zupełnie inny odbiór, bo świat w jakiś sposób był przerażony tą wojną, był zaskoczony tą wojną, a przecież Polacy przez wiele lat tak naprawdę modlili się o tę wojnę i czekali, bo mieli nadzieję, że tylko wojna przyniesie nam niepodległość i zbuduje Polskę na nowo. Tony Jordan słuchał tego z coraz większą fascynacją i wymyślił, że jedna z bohaterek, jedna z miłości naszych żołnierzy, naszych głównych bohaterów, będzie miała polskie korzenie i przez nią on opowie tę historię. To jest w ogóle fantastyczne przeżycie.